Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem poruszyć temat, jak się zmienia życie z postępem czasu. A więc chodzi o dawne epoki, o dawne czasy, gdzie ludzie używali produktów naturalnych. Czy to chodzi o oczyszczenie zębów, nie była używana pasta z fluorem. Jeśli chodzi o okna, były robione z drewna. Jeśli chodzi o robienie owiki do książek, robienie jakichś książek, były po prostu robione na naturalnych produktach, czy to na papirusie, czy to był papier odpowiednio zrobiony, ale wszystko było naturalne. Jak również jedzenie, chleb, który był robiony kiedyś, był więcej naturalny jak chleb robiony w dzisiejszych czasach. Ja dodam, że w dzisiejszych czasach jest tak zwany tutaj w Hiszpanii chleb Bimbo, który jest chemiczny, który jak się zdusi jest taki dokładnie jak kartka, jest bardzo cieniutki, w ogóle nie ma absolutnie nic wspólnego z chlebem, jest to produkt, który nazywa się chlebem, a tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z chlebem. I również chciałem poruszyć temat ubrań, ponieważ ubrania były robione w dawnych czasach z jedwabiu, były robione z bawełny, z lnu i z innych takich właśnie jakby roślin naturalnych, prawda? W dzisiejszych czasach ani płaszcze, ani spodnie nie są robione z produktów naturalnych. Znaczy w tym sensie, że większość produktów, które spotykamy na rynku, są robione z jakichś tworzyw syntetycznych, czy to jest poliester, czy to są inne tworzywa syntetyczne. Także co to powoduje? Ja wam to wszystko wytłumaczę. Po prostu jeżeli osoba nosi na sobie ubrania, które są syntetyczne, czy z poliester, po prostu to odpowiednie ładunki plusowe wytwarzają się przy skórze i wówczas osoba jest więcej narażona na depresję, na wybuch nerwów. Po prostu ładujemy się cały czas ładunkami plusowymi zamiast minusowymi, to ładujemy się ładunkami plusowymi. Ja dodam, że w starożytnej Japonii były używane suknie i wielokrotnie ubrania, które były zrobione z jedwabiu. Jedwab ma to do siebie, że jest produktem naturalnym, powoduje tą właśnie jonizację ujemną, która jest bardzo dobra dla nas, dla ludzi. Jak również bawełna jest delikatna, jeżeli się dotyka, jest bardzo zdrowa dla organizmu, nie powoduje jakichś negatywnych zmian na skórze, jakichś negatywnych zmian w organizmie. A przeciwnie, jeżeli Państwo zastosujecie jakieś produkty syntetyczne, niekiedy są eksportowane z Chin, wówczas były tutaj przypadki w Hiszpanii, że były buty, po założeniu których dzieci dostawały wyprysków na skórze, jak również ubrania, spodnie, które były robione z produktów syntetycznych. Ja dodam, że wielokrotnie spodnie, które są robione w Chinach, są robione z pewnymi środkami, których ja po prostu nie chciałbym tutaj omawiać, ale podałbym wątpliwości pochodzenia tych środków. Czyli po prostu nie 100% działanie pozytywne ma na organizm ludzki. Tak to bym odkreślił. Jak również kiedyś były robione okna z drewna, miały piękne, jakby takie w kościołach można się zauważyć, kolorowe, jakby takie szybki i to wszystko bardzo ładnie, pięknie wyglądało. No po prostu były to przepiękne okna, przepiękne ołtarze, jak można zauważyć w kościołach. Dzisiejsze robienie kościołów jest jakby takie bardzo nowoczesne. Niekiedy jest przeciw jakby szapsu, czyli po prostu nie ma jakiejś dobrej energetyki w tym kościele, ponieważ nie ma zachowanej jakby takiej harmonii wewnętrznej budowy tego kościoła. Także kiedyś kościoły były robione w taki sposób, że jak się wchodzi do tego kościoła, po prostu jest świeżo, jest inna atmosfera. Można zauważyć, że w tym kościele czuje się naprawdę te jony ujemne, które są tak bardzo nam potrzebne. Ja dodam również, że szczoteczka do zębów, taka po prostu zwykła rzecz, jest zrobiona z plastiku, z włókien. I kiedyś nie były robione takie szczoteczki, ludzie inaczej myli swoje zęby, więcej używane były takie specjalne proszki, po dziś dzisiejszy w Indiach się używa specjalnych proszków, które są zrobione albo z korzeni, albo z jakichś ziół,
W tym sensie, że po prostu mycie zębów jest zdrowe i nie uszkadza naszego szkliwa, nie uszkadza, nie zatruwa naszej szyszynki, tak jak to jest zrobione w dniu dzisiejszym, że po prostu pasta do zębów praktycznie każda w 99% zawiera fluor. I ja dodam od siebie, że po prostu kiedyś ta pasta do zębów nie zawierała żadnego fluoru, ludzie jakoś żyli, ten fluor tak naprawdę nam do niczego nie jest w organizmie potrzebny. Jest to wszystko totalnie w tych czasach manipulowane i wszystko jest zrobione jakby w sztuczny sposób. Ja dodam, że nawet zwykłe choinki, które ludzie wstawiali kiedyś sobie do domu, żeby była jonizacja ujemna, żeby były te jony ujemne, w tej chwili są zrobione z plastiku. No i po prostu ludzie wstawiają sobie taką choinkę na dekorację, na święta, ale ona jest po prostu już z plastiku, nie jest naturalna, nie ma tej jonizacji, która nam jest potrzebna, a przeciwnie, jest jonizacja plusowa, która idzie od plastiku i od zapalonych jakby lampek na tej choince. Oczywiście ta jonizacja, która idzie z plastikowej choinki i z zapalonych lampek na choince, jest to jonizacja, jest to produkcja jonów plusowych i jakby powoduje złe samopoczucie domowników w danym mieszkaniu. To by było na tyle, drodzy kochani. Jeszcze chciałbym Wam zaproponować aronit, który jest naturalny, który jest zupełnikiem, który jest zrobiony z naturalnych minerałów. Na linku pod YouTube znajdziecie odnośnik do naszych aukcji. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.